przyrodzie ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na specjalny program i to będą stylówki porównawcze nowych kolekcji, właściwie nawet stylówek takich manekinowych z różnych takich droższych butików i z niektórych trochę takich droższych sieciówek z rzeczami z Lumpeksu. Czyli po prostu będę odtwarzać dla Was stylizację z nowych kolekcji, z wystaw sklepowych, rzeczami z mojej szafy, bo mam tutaj dwie nowe rzeczy, no ale teraz już są moje, bo ostatnio je kupiłam nawet trochę z myślą o tym filmiku, no ale oczywiście też dlatego, że mi się bardzo podobają. No i kochani, zachęcam Was do polubienia filmiku. Te filmy naprawdę są bardzo pracochłonne, więc to jest dla mnie taka minimalna nagroda za pracę oraz do zasubskrybowania mojego kanału i wciśnięcia sobie przycisku powiadomień, bo będzie dużo nowości, także myślę, że będzie warto. Przechodzimy do filmu, kochani. No i tak, kochani, zacznę od takich, powiedzmy, najtańszych sklepów, a potem przejdę do takich trochę bardziej ekskluzywnych butików, a nawet do już firm takich naprawdę, naprawdę z najwyższej półki, które po prostu odwiedziłam u mnie w mieście, czyli w Krakowie. Zacznę od sieciówek, tak jakby od sieciówek, bo byłam w Galerii Krakowskiej, byłam później w Centrum Modrniczka, to jest Factory Outlet w Modrniczce w Krakowie, taki wyprzedażowy market, powiedzmy, z różnymi butikami. No i potem byłam też w samym centrum Krakowa wokół rynku, gdzie są takie już ekskluzywne butiki światowych marek. No i teraz zobaczycie je po kolei. Najpierw pokażę Wam tu przebitki z Reserved, bo byłam w dwóch sklepach właśnie, nawet wydaje mi się, że nawet byłam w Zakopiance w Krakowie też. Tak mi się przypomina, że tam niektóre zdjęcia będą z tego. No i kochani, tam jest dużo oczywiście modowych rzeczy. Reserved, podobnie jak Zara, korzysta dosyć dużo właśnie z inspiracji Chanel, z różnych takich, wiecie, znanych domów mody, oczywiście robiąc ich tańsze kopie. No i na przykład, zobaczcie tu przebitki zdjęć, takie typowo właśnie chanelowskie krateczki z czerwienią, ale także jest dużo właśnie takich kratek szkockich, które ja Wam mnóstwo pokazuję w moich programach, ponieważ ja bardzo lubię ten wzór i tę kolorystykę. Tu już nie będę się powtarzać, bo tego widzieliście i zobaczycie jeszcze sporo u mnie. Natomiast taka basicowa stylówka, którą znalazłam i na manekinie, i te ciuszki też znalazłam na wieszakach w innym centrum handlowym, gdzie byłam. Spodnie, zobaczcie tam na zdjęciu, są takie spodnie błękitne w kroju takich nie za szerokich dzwonów, lekko rozszerzanych takich bootcutów na dole, takie materiałowe spodnie i do tego biała koszula. Jest też stylówka z golfem, ale wiecie co, ta stylówka z golfem, czy ze swetrem takim czarnym, ja tutaj mam już drugą stylówkę z golfem, już się nie chciałam powtarzać, więc zamiast tego zrobiłam Wam to, co tam na jednym zdjęciu widać, czyli właśnie spodnie z taką białą koszulą. Coś na może taki trochę cieplejszy dzień, ale można by do tego dołączyć kamizelkę. No i wiecie co, wiecie, że te zdjęcia są z Reserved. Prawdopodobnie to było pod koniec września robione te zdjęcia, bo robiłam je tak na przestrzeni 3 tygodni. Niektóre były we wrześniu, niektóre były już w październiku. Chyba to było akurat jeszcze we wrześniu. No i ja mam, szczerze Wam powiem, droższe wersje, czyli można powiedzieć, że moja stylówka będzie taka bardziej ekskluzywna niż ta z Reserved, ale podobna w stylistyce i w kolorystyce. I tu mam spodnie Neon Noir. Bardzo fajne, właśnie one mają taki piękny krój i świetnie leżą. Mają przepiękny kolor, jest ciemniejszy niż ten oryginalny właśnie w Reserved, ale jest naprawdę świetny. Bardziej mi się podoba niż tamten, bo jest taki lepszy na zimę, trochę ciemniejszy, więc nie będzie się tak brudził, aż przez, wiecie, czy jakieś błoto, czy deszcz, czy śnieg, czy cokolwiek. No więc można po prostu sobie taki ciemniejszy kolor lepiej dostosować w zimie. No i one mają naprawdę piękny, taki błękitno-szary kolor. I zobaczcie, do tego moją Melen Birger z Rami, koszulę długą włożyłam. Właśnie i myślę, że fajnie by wyglądała zarówno z pasem, do tego też, jak i na przykład właśnie z kamizelką jeszcze taką narzuconą, krótszą nieco, albo kamizelką swetrową, taką płaszczową bardziej, na wierzch. Też by super to wyglądało, ale ja tu dla Was zrobiłam tą podstawową stylówkę, żeby to właśnie porównać jak najbardziej do tej stylówki, która była w Reserved. No i powiem Wam szczerze, że te sieciówki takie normalne trochę tak nie są dla mnie aż tak ekscytujące, więc ja zrobiłam na razie tylko właściwie tą jedną stylówkę z tej sieciówki, więc nie będę Wam więcej pokazywać, ale mam nadzieję, że się Wam podoba, taka basicowa stylówa właśnie.
i bardzo łatwo ją otworzyć, bo w każdym lumpeksie znajdziecie praktycznie takie ciuchy, a moje ciuchy, tak jak mówię, są super firm, więc w ogóle chciałam się też w niej pochwalić oczywiście, kochani. No i moi drodzy, Reserved. W ogóle zrobię też osobny film z Zary, Haneu i takich zwykłych, takich tak zwanych popowych sieciówek. Także dlatego też nie robię tu już w tym filmie za dużo. Tu będą troszkę takie bardziej ekskluzywne butiki. No i to tyle o Reserved. Przechodzę dalej i teraz, moi drodzy, następna stylówka, jaką mam pokazać, to jest z Guessa. I to też było w Galerii Krakowskiej. Tam zrobiłam takie zdjęcia. Zresztą pokazywałam wam już moją torebkę od Aignera, która jest do złudzenia podobna do jednej, która była na wystawie u Guessa. No i oczywiście to też jest dużo lepsza firma niż Guess i droższa. Także jestem mega zadowolona, to jest torebka vintage z przepięknej, prawdziwej skóry, która będzie występowała w jednej stylówce, ale tymczasem, a chyba nawet występowała w tej stylówce, co teraz była, bo już tak, wiecie, jest tego trochę dużo, więc może mi się coś tam, jakiś element pomylić, ale postaram się być w miarę dokładna. Teraz stylówka właśnie z Guessa z takimi spodenkami. Tam były czarne spodenki i jaśniejszy sweter. Ja tutaj trochę odwróciłam, ponieważ nie mam czarnych akurat spodenek, ale mam moje ukochane struksowe spodenki w podobnym kroju. I odwróciłam tutaj, sweter będzie czarny. Użyłam czarnego golfa, takiego lekko luźniejszego, to nie jest bardzo obcisłe. Tamten sweterek, który widzieliście w oryginalnej stylówce, był bardziej taki bez golfa, taki luźniejszy. No ja tutaj użyłam golfa, bo chciałam kaszmirowego, więc w ogóle to jest mega jakość, a te spodenki są z Cameo. Chyba kupione 2 lata temu, jeszcze nawet w sklepie nowe. Także to jest chyba jedyna rzecz, która jest tutaj kupiona kiedyś w sklepie, ale jest w mojej garderobie bardzo, bardzo długo już. No i, ten sweterek kaszmirowy, przepiękny. Do tego mam buty bardzo nawiązujące do tych w stylówce. Też takie trochę combat boots, takie workery. Ojej, spadło mi. Moje są od Steve'a Maddena, więc super jakość, skórzane, piękne. I włożyłam do tego czarne rajstopy. Tam na stylówce nie było rajstop, to był taki goły manekin, można powiedzieć, z założonymi ciuchami. Trochę takie mało dopracowane, no ale dobra, taka zwykła stylówka z shortami. No i druga wersja tej stylówy jest bardzo podobna, tylko użyłam dla odmiany takiego swetra, też z wełny, przepięknej, z takimi szerokimi rękawiami, czyli tutaj rękawy są bardziej podobne do tej oryginalnej stylówki w sklepie Guess. No i też super, super opcja i chyba nawet jutro się tak ubiorę, bo wyjeżdżam na takie małe spotkanie rodzinne, no i wezmę sobie ze sobą to ubranie, bo jest bardzo wygodne, bardzo praktyczne i podoba mi się. No i w weekend mogę sobie pozwolić na shorty. Tylko prawdopodobnie u mnie wystąpią te rajstopy już kryjące bardziej, bo mimo że jest ciepło, to jednak ja w podróży się dużo ruszam i często takie cieńsze rajstopy po prostu drę, także praktycznie jest mi włożyć takie, wiecie, kryjące rajstopy, które są mocniejsze po prostu. Mam tu jedną gotową stylówkę, a jedną chciałam wam pokazać przebitek z moich starszych filmów. I teraz nie wiem, czy to było, czy to jest Denis Clair, czy to jest Monari. Jeżeli się pomylę, to wybaczcie, ale daję wam tam opis. Być może to jest właśnie ta stylówka Monari z taką kwiaciastą sukienką i żakietem. U mnie jest taka wersja, którą widzieliście kiedyś w programie i ona jest podobna bardzo w stylu. Długa, kwiacista sukienka i długi, taki w stylu vintage'owym trochę żakiet oversize'owy i u mnie jest po prostu zupełnie inna kolorystyka niż tam. Tam jest czerń, takie szarości, błękity bardziej. U mnie są czerwienie i żółcie, ale podobny styl. Bardzo podobny styl i ta stylówka mi się od razu skojarzyła, jak zobaczyłam tą wystawę, stwierdziłam, wow, no mam coś takiego, tylko w innym zestawie kolorystycznym. No i to jest oczywiście vintage. Świetna marka, bo Gestus, sukienka z wiskozy oraz vintage'owy, przepiękny żakiet z wełny i wiskozy z taką broszką staromodną. To jest tylko taki wstęp, bo teraz pokażę wam właśnie stylówkę z Monari, która była na wystawie w Modliniczce i z takim płaszczem beżowym. Zobaczcie sobie, tam jest taka jakby nowoczesna... Czekajcie, to jest Monari, czy to jest... Wiecie co? Szczerze wam powiem, mam trochę sklerozę, bo to już było prawie 2 czy 3 tygodnie temu. Jest to albo Monari, albo Solar. Będzie napisane na ekranie w każdym razie, bo te sklepy mi się strasznie mylą. Nie wiem w ogóle dlaczego, bo w sumie nie są aż tak podobne.
ale trochę w stylistyce są podobne i w jakości ciuchów. I dlatego one się zawsze tam mylą. Napiszę Wam na ekranie, co to był za sklep na pewno. Także wybaczcie te faux pas. W każdym razie był tam taki płaszcz w stylu vintage, taki oversize'owy, sukienka w kraty, takie brązy. Ja pokazuję Wam tu stylówkę z płaszczem, który zobaczycie w nowym holu, vintage. I to jest, kochani, Burberry oryginalny, ale to jest płaszcz, na którym muszę trochę popracować, więc tutaj tylko tak poglądowo, bez szczegółów, rozpięty ten taki duży, oversize'owy płaszcz z podpinką i do tego moja sukienka z niedawnych zakupów, wełniana w kratkę, z brązowym pasem tym razem, żeby nawiązać do tych beżów tutaj. Chciałam trochę bardziej kolorystykę tutaj uspokoić i dlatego brązowy pas, tamta sukienka u nich była brązowa. No i tak sobie to wymyśliłam, z takimi zielono-brązowymi butami w stylu lat 60., czyli taka bardziej vintage'owa stylowa. Ale ten płaszcz jest bardzo podobny tak naprawdę. No i ja zapłaciłam za niego 3 dyszki, zobaczycie w holu konkretne rzeczy. A tutaj ceny Wam też będę pokazywać przy stylówkach, jak już pewnie zauważyliście, ile kosztowały te ciuszki, które tam pokazuję oryginalnie. Także naprawdę to są wysokie ceny, bo to są naprawdę drogie marki. No, jestem bardzo ciekawa, jak się Wam podobała ta stylówka. Ten płaszcz jest jeszcze nie gotowy, ale musiałam Wam pokazać, bo ten płaszcz jest naprawdę bardzo podobny do tego na wystawie, więc stwierdziłam, że zrobię Wam tą stylówkę mimo wszystko, że on jeszcze jest niewypielęgnowany. Kochani, idziemy dalej. No i teraz przechodzimy do trochę wyższej półki. Mianowicie pokażę Wam teraz stylówę Max Mara. Moi drodzy, i Max Mara to jest w centrum Krakowa u wylotu ulicy Grodzkiej na łączeniu z rynkiem. Tam są takie drogie właśnie te butiki wszystkie, Yves Saint Laurent, no i wiecie, te ekskluzywne marki mają tam swoje miejsce, powiedzmy w takim pasażu. No i ja tutaj, o, jeszcze mam cenę, zobaczcie, niezerwaną. Pokażę Wam taką stylówkę tam, którą troszkę słabo widać. Wiecie co, nie mogłam wejść do tego sklepu, ponieważ akurat był zamknięty, ale chciałam koniecznie zrobić stylówkę, więc może uda się fajnie zobaczyć, że jest tam taki kostium w pepitkę. Właściwie ten kostium jest bardziej w taką kratkę. Zobaczcie tu z bliska. Miałam użyć tej marynarki, ale nie mam spódnicy identycznej, a chciałam, żeby jednak to był kostium, więc mam podobny, nie w taką kratkę, bo to jest kratka jeszcze z pepitki jakby zrobiona, natomiast mój kostium jest de facto w pepitkę, taką zwykłą pepitkę. No i to jest kostium, który ostatnio kupiłam za 10 zł w sumie, bo każda rzecz kosztowała 5 zł i zobaczycie to już szczegółowo w holu, nie będę się nad tym rozwodzić. Piękny, wełniany kostium firmy Winsmore. No i naprawdę jestem mega dumna z tego kostiumu, to jest vintage oczywiście. No i zobaczcie, on jest bardzo podobny, spódnica ma przepiękny krój i naprawdę to jest mega, mega dobra jakość, super ma krój, ma tak wąską talię, tak pięknie podkreśla talię. W samej tej spódnicy i tam mam taką basicową bluzkę włożoną, też fajnej firmy, ale taką basicową. Tu Wam pokazuję, jak ta spódnica leży i ma fajny mech, bo ma tutaj guziki na boku właśnie, co super według mnie wygląda i dodaje takiego sex appealu. Można trochę je rozpiąć tu i wtedy możemy wystawić kawałek nogi przez ten rozporek. No i żakiet ma taki właśnie bardzo vintage'owy look. Coś o tej firmie też Wam powiem w następnym programie, to jest taki rodzinny sekret. Także wejdźcie sobie już na następny ten haul vintage, który będę robić w kolejności następnej. Przepiękny, zobaczcie, ten żakiet ma tak piękne detale, ma takie oprzycia czarne tutaj. No naprawdę, jest świetnie uszyty, jest taki dosyć prosty w kroju, ale robi bardzo elegancki zestaw. Ja tutaj mogłam to zestawić z białą bluzką, ale ja nie lubię takich zbiorowych zestawień. Ja oczywiście bym to nosiła z jakąś obcisłą, jedwabną podkoszulką albo taką bluzeczką z jedwabiu lejącą, taką delikatną, bo ja nie znoszę takiego sztywnego stylu z zapiętego pod szyję. Zresztą to bardzo postarza, więc no, nawet ten kostium już postarza i w ogóle to jest taka bardzo klasyczna, zachowawcza, biznesowa stylówa. To, co jest na tym manekinie. No i moja też taka jest. I tutaj jeszcze wzięłam sobie taką piękną, zamszową teczkę, którą posiadam, vintage'ową. No, rajstopy cieliste, czarne i do tego buty, które też były podobne tam. Pokażę Wam jeden. I też u mnie to w ogóle nie odbiega jakością od Max Mary, bo to jest markowy kostium z Anglii.
A tutaj są buty firmy Dumont, możecie sobie sprawdzić, Dumont się pisze. I to nie jest ten taki nowy Dumont, tylko ten projektancki Dumont, bo są dwie firmy o tej nazwie. I to jest buty z Brazylii, takiego projektanta, które kosztują kilka tysięcy złotych nowe. I kupiłam kiedyś w Lumpeksie przepiękne takie lakierki, właśnie też tak jak te na Styluwie z Max Mary, wiązane w kostce. Zapinane w kostce oczywiście. Są naprawdę śliczne, bardzo eleganckie, no i udało mi się, myślę, praktycznie w 100% odtworzyć tą stylówkę i powiem Wam, że chyba moja nawet bardziej mi się podoba, nie będę tu skromna, ale ta spódnica jest mega ciekawa, jest dużo ciekawsza niż taka zwykła, prosta spódnica, choćby była z pięknej wełny z Max Mary. I naprawdę ta spódnica jest strzałem w dziesiątkę, na pewno będę ją nosić na takie właśnie oficjalne okazje. No i jeszcze nie koniec Max Mary, bo moi drodzy, to co mam na sobie, to jest inspiracja właśnie ze stylówek z Max Mary. No i moi drodzy, ta stylówka jest inspirowana, zobaczcie, tą stylówką z manekina, tam też właśnie z Max Mary. Ja bardzo lubię Max Mary, mają bardzo dobrą jakość i tam jest taki piękny, musztardowy kostium jakby, można powiedzieć, to jest koszula, długa koszula i takie spodnie. I one na 100% są właśnie z takiego aksamitu, jak ja tutaj mam, czyli z tego wiskoza z jedwabiem. Bo to jest taki bardziej ekskluzywny aksamit, super włókien. I on się zupełnie inaczej układa niż te tanie aksamity, niż te takie, nawet z bawełny. Aksamit będzie fajny, będzie naturalny, ale ten jest nie tylko ładny, nie tylko pięknie się tak jakby mieni w świetle, ale jest też bardzo wygodny i dla ciała to jest tak luksusowe. Musicie wypróbować, spróbujcie sobie, kupcie sobie coś takiego, bo w lumpeksach można kupić takie właśnie rzeczy z tego szlachetnego aksamitu wiskozowo-jedwabnego. No i to, jak włożycie to na siebie, to jest naprawdę mega poczucie luksusu, no to ciężko nawet to powiedzieć, to jest tak przyjemne, to tak jakby pieści skórę, można powiedzieć. No wiem, że to brzmi kontrowersyjnie, ale to jest naprawdę mega, mega fajne. No, ja to uwielbiam. No i moja wersja jest nieidentyczna, no bo to jest oczywiste, no nie jestem w stanie mieć takiego zestawu. Szukałam nawet koszuli zapinanej, takiej aksamitnej i pewnie znajdę, jak znajdę, to Wam pokażę i zrobię Wam drugi raz tą stylówkę, a tymczasem zrobiłam sobie zestaw z moich spodni, takich bardzo fajnych, zresztą to są chyba, to nie są spodnie z Zary, ale to są spodnie też jakiejś bardzo dobrej marki, właśnie wiskozowo-jedwabne, szerokie, więc modne bardzo teraz. To są takie trochę dresowe spodnie, takie eleganckie dresy ja to nazywam, one mają taką gumę, tu możecie zobaczyć, no i włożyłam właśnie do tej mojej narzutki z tego samego rodzaju materiału, ona jest przepiękna, taka artystyczna, już ją pokazywałam wiele razy, nawet w moim pierwszym ever programie, naprawdę jest prześliczna, ma przepiękne kolory, które się pięknie mienią, no i nawiązują do tego tutaj też między innymi koloru takiego rudobrązowego spodni i brązowy pasek, żeby też nawiązać do całości, oczywiście. No i to jest mój taki artystyczny, można powiedzieć, taki artystyczny dresowy strój, ale spokojnie w tym można wyjść. Jakbym pod spód włożyła taki t-shirt, czy taki wiecie, na ramionczkach topik jedwabny na przykład i to rozpięte, to wygląda naprawdę spoko, elegancko i na te spodnie, na to marszczenie tutaj, elegancki skórzany pasek i naprawdę można normalnie w tym wyjść. Wcale nie wygląda to jak piżama, czy jak dres. Zwłaszcza jak weźmiemy jakieś ekskluzywne dodatki, więc moja wersja jest taka, trochę luźniejsza bluza jakby, ale z równie eleganckiego i szykownego materiału. Tamta jest gładka faktura, ale tutaj mamy przepiękny wzór, który zdecydowanie wolę niż ten zwykły taki kolor żółty. Także moja wersja, mam jeszcze takie spodnie w kolorze ciemnoniebieskim i też są przecudowne. Także też pasuje, też mogę na zmianę chodzić w spodniach tych ciemnoniebieskich i w tych do tej narzutki. Kochani, no i to były z Max Mary stylówy, to teraz pokażę Wam stylówę ze sklepu Denis Claire, też w Krakowie, prawie przy samym rynku. To jest na tej ścianie, to jest też ulica Sławkowska, także w samym centrum. Bardzo łatwo znajdziecie w wyszukiwarce sklep Denis Claire. No i tam sfotografowałam taką stylówę z aksamitnymi zielonymi spodniami i żakietem i zielonym swetrem. No i zobaczcie, mam prawie identyczny żakiet. To jest żakiet z H&M-u, prześliczny. Bardzo uwielbiam ten żakiet. Mam taki czerwony jeszcze, też już kiedyś pokazywałam. Z takim dłuższym tyłem, rozcinanym, z aksamitu bawełnianego.
przepiękny krój, tutaj taki wykrawany, naprawdę jest dość podobny kolor do tego Denny Claire, ale powiem Wam, że ten, chociaż tamten ma przepiękny połysk, to trzeba przyznać, że materiał tamten jest prześliczny, natomiast u mnie mi się bardziej podoba krój. No i ma takie z masy perłowej prawdziwej guziki i też na rękawach są, jest po pięć guzików właśnie z tej masy perłowej. Bardzo, bardzo lubię ten żakiet i do tego mam sweter też bardzo ekskluzywny, Gerard Darrell, więc projektancki sweter z lnu w ogóle. Większość składu tego swetra to len. No i nie miałam spodni aksamitnych, ale właściwie mam, ale nie zielone. Mam takie spodnie, już pokazuję Wam, które też już widzieliście we wzory. Jest tu też kolor zielony. Zobaczcie tu z bliska, może się uda. Jest tu też kolor zielony, ale są też inne. Jest taki kaki, jest złocisty, taki musztardowy, jest taki, taki turkusowy też i kremowy. To jest we wzory. No i postanowiłam zrobić z tymi spodniami, żeby to było w aksamicie i w odcieniach zieleni. No i do tych butów, które mam, one są też w zielonym odcieniu. Te buciki jak najbardziej. No i moja jedna wersja jest taka, naprawdę... Naprawdę fajny, luksusowy zestaw. I druga wersja jest ze skórzanymi spodniami, które też już widzieliście, takimi krótszymi trochę. Nie są aksamitne, ale mają podobny znowuż krój do tamtych u Denny Claire. Także też mi się bardzo podobają te spodnie. Skórzane do tego. Czarne też może być do takiego ciemnego, zielonego. Czarny do tego może być czarna torebka. W poprzedniej wersji pokazywałam Wam zieloną torebkę skórzaną, żeby nawiązać do swetra, ale czarna torebka do tych czarnych skórzanych spodni jest też super, prawda? Będzie jak najbardziej pasowała. No i moi drodzy, w ogóle chciałam Wam powiedzieć, że ten sweter, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to jest mega jakości sweter i ja go sprzedaję na Vinted. Jeszcze się nie sprzedał, więc macie szansę. Naprawdę świetny sweter, świetne włókno lniane. No i projektancki, nowiutki sweter, on jest naprawdę w świetnym stanie i naprawdę jak na tą jakość i markę jest niedrogo. Sprzedaję go dlatego, że on jest, ja mam rozmiar S, to jest MK i ona jest na tak, na, żeby była taki obciślejszy, to jest trochę za szeroki, a na oversize jest znowuż na mnie za mały po prostu, czyli ja raczej noszę albo takie do ciała, albo oversize. Jak ktoś jest bardzo mały, szczuplutki, mniejszy niż ja, XSK, no to na niego będzie oversize'owy i będzie świetnie wyglądał, a jeżeli ktoś ma M-kę taką normalną, to będzie taki bardziej obcisły, bardziej przylegający do ciała, ale nie bardzo właśnie napięty, bo on w ogóle jest taki lejący, więc on będzie się świetnie układał i na większej, i na mniejszej sylwetce. Akurat moim zdaniem mój rozmiar jest taki, ni taki, ni taki, więc dlatego go sprzedaję. Trochę żal, ale po prostu nie leży idealnie, a musi leżeć idealnie, jak dla mnie. Także zachęcam Was. Dobra, idziemy dalej. No i teraz jeszcze zostało mi Massimo Dutti. No i tam zobaczcie, styluwa jest z takimi szerokimi dzwonami, czy szwedami bardziej nawet, jeansowymi, z fetrem wełnianym rozpinanym pod szyją i marynarką wełnianą, która jest z takiej brązowej wełny. No i ja tu wyszłam od klucza marynarka, bo mam bardzo podobną, którą też pokazywałam Wam właśnie z szerokimi jeansami, ale nie ze szwedami, tylko z takimi mom jeansami w jednym filmiku. I to była bardzo podobna w sumie do tej tutaj, tylko nie ze swetrem, bo wtedy było za ciepło. Natomiast teraz pokazuję Wam ze swetrem. I ja nie użyłam mojego tego swetra rozpinanego szarego, bo ten szary kolor jest ciemny i do brązu zrobiłoby się bardzo buro i tak... No nie, stwierdziłam, że nie. Mimo, że krój swetra bardziej tu pasuje i jest to super modne, to ten szary do tego brązu to by nas to strasznie zaciemniło. Dlatego ja użyłam jasno-beżowego sweterka z kaszmiru, golfa. I on jest bardziej tu rozjaśniający trochę, chociaż to wszystko jest w brązach. I tym razem, żeby już nie powtarzać tych jeansów, to zrobiłam Wam stylóweczkę z moimi skórzanymi, właściwie zamszowymi vintage spodniami, które przerabiałam w stylu Chanel w zeszłym roku. I one mają tutaj napy. Można je albo zapiąć i są takie po prostu szerokie nogawki z napami, albo można je rozpiąć i one sobie tak super powiewają. Mogą być zarówno do kozaków, jak i do normalnych butów, natomiast ja tutaj włożyłam do jeszcze normalnych butów, bo no, tak jak mówię, jest bardzo ciepło teraz, ale one też świetnie będą wyglądać właśnie do na przykład brązowych, wysokich kozaków i te kozaki będą wystawać, jak te spodnie będą tutaj bokiem rozpięte, więc to jest mega fajny styl, jak dla mnie przynajmniej. Jestem bardzo ciekawa, jak się Wam podoba ta stylówka. Dla mnie jest świetna, jest taka dandysowska trochę stylu męskiego tu jest, ale ten sweterek obcisły nam jednak robi trochę
jednak tej kobiecości, te kształty widać, jak rozepniemy marynarkę, więc bardzo mi się to spodobało. No i kochani, to są wszystkie stylówki na dziś. No i mieliśmy tutaj ekskluzywne butiki i trochę takie lepsze sieciówki, powiedzmy. Piszcie koniecznie, co sądzicie o tych stylówach moich, jak mi się udało odtworzyć te marki, te brandy, że tak powiem, z nowych kolekcji, z tych manekinów. A jeszcze pokażę Wam ostatnią rzecz. Takie buciki, które już też u mnie widzieliście, to są vintage buciki z zakupów sprzed kilku miesięcy. Przepiękne Mirabella włoskie na skórze. I właśnie, one mają taki krój, zobaczcie. Ja już wiele razy je pokazywałam, więc nie będę teraz się nad nimi rozwodzić, ale zobaczcie, sfotografowałam właśnie w centrum Krakowa i w Saint Laurent buty z nowej kolekcji, które były na wystawie. Były właśnie wystawione na sam front, także z ulicy je sfotografowałam. Są bardzo, bardzo podobne, tylko tu mają logo Yves Saint Laurent. I to jest tak dobra jakość, te buty, że myślę, że spokojnie nie powstydzę się ich porównać do tych butów Yves Saint Laurent, tym bardziej, że i rodzaj obcasa, i właśnie kształt tych butów, taki wzorowany na vintage, jest bardzo, bardzo podobny. Ta inspiracja od Yves Saint Laurent, czyli topowi projektanci znowu. No i oczywiście będą programy o topowych projektantach z Lumpeksu, czyli stylówki wzorowane na przykład na Diorze, na nowych kolekcjach się pojawią niedługo. Tymczasem w następnym filmiku już zapraszam Was na ten haul vintage. Przepiękne rzeczy prawie za darmo. I naprawdę jestem mega zadowolona, bo udało mi się kupić takie prawdziwe vintage, bardzo stare, i to jest, są mega perełki. Już teraz Was zachęcam do odwiedzenia następnego filmu. Także serdecznie Was już pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!